Witajcie serdecznie, kochani, na dzisiejszym studium Słowa Bożego pod tytułem Wielki bój w Twojej głowie. Będę mówił o dwóch zakonach i o pewnej walce, która toczy się w naszym umyśle. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 1-3 werset czytamy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów Słowa Bożego. Nie ma potępienia, żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Mamy tutaj dwa zakony i pewną walkę pomiędzy nimi. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarowując je za grzech, potępił grzech w ciele. Mamy tutaj pewną walkę zapowiedzianą i wielki bój, który toczy się w naszej głowie. Między zakonem grzechu i śmierci, to jest między naszą ludzką, grzeszną, upadłą naturą, a zakonem ducha, to jest właśnie mocą Bożą, która działa, którą Bóg posługuje się, aby zmieniać nasze życie i abyśmy zmieniali nasz charakter na podobieństwo charakteru Jezusa Chrystusa. Mamy taki piękny tekst, który ja lubię swego czasu i to dalej trwa, mam taką fascynację lataniem. Sam nie latam oczywiście poza lotami pasażerskimi samolotem. Ale myślę, że to pragnienie latania towarzyszy ludzkości od zawsze, przynajmniej od bardzo dawnych czasów. W Księdze Izajasza 40 rozdział 30 i 31 werset czytamy: młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Orły mają coś w sobie takiego, że korzystają z prądów powietrznych i nawet jak złapią odpowiedni prąd powietrza, nawet nie muszą specjalnie machać, unoszą się i to godzinami tak potrafią latać. I to jest coś, o czym dzisiaj chciałbym mówić. O pewnej nadludzkiej sile, która działa na umysł człowieka i która może dokonać cudów. Tak jak orzeł pokonuje siłę grawitacji, i te prądy powietrza nie pozwalają mu spaść, nawet nie musi machać swoimi skrzydłami, tak my możemy doświadczyć czegoś takiego w naszym duchowym życiu. Zastanowimy się właśnie, jaką rolę w tym wszystkim ma Duch Święty. Duch Święty jest tą osobą bóstwa, która ma moc przekształcającą życie człowieka. Także Duch Święty, a nauka latania, to jest taki podtytuł, który można nadać naszemu dalszemu rozważaniu. Są takie cztery etapy, przez które wierzę, Bóg chce nas prowadzić w naszym duchowym życiu. One może mają takie skomplikowane nazwy, ale będę starał się je wyjaśnić, to będzie to łatwiejsze do zrozumienia. Pierwszy etap to etap człowieka, który jest nieświadomie niekompetentny. Czyli w uproszczeniu robisz coś, co ci szkodzi, nie wiesz, jak bardzo ci to szkodzi, ale sprawia ci to przyjemność. Oczywiście taką najbardziej klasycznym przykładem może być picie alkoholu. Oczywiście alkohol ludzie piją, dlatego że on daje pewną taką odwagę, pozbycie się hamulców, takie poprawę chwilową, poprawę samopoczucia. I ci ludzie robią to, można powiedzieć, jako nieświadomie niekompetentni. Nie zdają sobie sprawy, jak bardzo to tak naprawdę im szkodzi. Do czasu, kiedy znajdą się w sytuacji jak ten oto tutaj człowiek. To przyjemne właśnie bycie nieświadomie niekompetentnym jest przyjemne do czasu, kiedy dopadną cię konsekwencje twojego postępowania. Tak jak dopadły tutaj tego człowieka. Historia, którą chciałbym się podzielić, to jest autentyczna historia Kelly Dulac, która jest klinicznym psychologiem i współpracuje, przynajmniej jakiś czas temu współpracowała z doktorem Neilem Nedley w Centrum Zdrowia i Edukacji Weimar w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy dalej to robi, ale ona miała swój ulubiony napój, cola. To był jej ulubiony napój. Nie wiem, ilu z Was słuchających ma takie ulubione swoje napoje. Być może jest to cola, być może jest to jakiś inny napój, o którym gdzieś tak wiemy, słyszeliśmy, że nie jest wcale zdrowy, ale on jest taki dobry.
I Kelly Dulac oczywiście rozkoszowała się swoją kolą, aż do momentu, kiedy brała udział w serii wykładów, które pokazały wszystkie szkodliwe efekty picia właśnie coli, szkodliwe efekty kofeiny. I tutaj nastąpiło pewne zderzenie jej dotychczasowego stylu życia, jej dotychczasowych przyzwyczajeń z prawdą. I Bóg robi to w naszym życiu, że konfrontuje nas z prawdą, dlatego że Bóg kocha nas zbyt bardzo, aby pozwolić nam żyć w kłamstwie, które tak naprawdę nas rani. Dlatego Pan Jezus powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I Kelly Dulac zderzyła się z prawdą o szkodliwości kofeiny, szkodliwości tego typu napojów, które uwielbiała. To był jej ulubiony napój. Jak się napiła, jak to było rozkosznie. I czytamy w drugim liście do Tesalonicza, 2:10, że umiłowanie prawdy będzie miało kluczowe znaczenie dla ludzi w czasach końcach. Czytamy tam o mającym nadejść antychryście, przeciwniku Bożym i ludziach, którzy ulegną ostatniemu zwiedzeniu, które będzie miało niesamowitą moc na całą ludzkość, moc wpływu. Czytamy, i wśród wszelkich podstępnych oszustw, oczywiście przyjdzie ten antychryst, ten przeciwnik Boży, wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Miłość, umiłowanie prawdy to jest coś, co będzie kluczowe i decydujące w kwestii naszego zbawienia. My możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Może gdzieś o tym nie myślimy aż tak intensywnie, ale oszustwa są przeciwieństwem prawdy. Jeżeli nie miłujemy prawdy, doświadczymy zwiedzenia, doświadczymy oszustwa i możemy, zwłaszcza w czasach końca, wtedy, kiedy te zwiedzenia będą tak intensywne i tak podobne do prawdy, możemy stracić swoje zbawienie. Także to jest poważna sprawa, dlatego miłość prawdy to jest coś, czego niesamowicie potrzebujemy. I teraz, prawda przenosi nas do kolejnego etapu naszego duchowego rozwoju. Tu zaczyna się wielki bój w naszej głowie, bo do tej pory my nie toczyliśmy żadnego wewnętrznego boju w naszej głowie, po prostu była jedność. Robię to, co lubię i jest okej. Ale teraz, kiedy zetknęliśmy się z prawdą, ta prawda w jakiś sposób skłania nas do podjęcia decyzji. Zetknąłeś się z prawdą, że to ci szkodzi. I co z tym teraz zrobisz? Czy chcesz pójść za prawdą i chcesz zmienić swój zwyczaj, który jest zakorzeniony, który jest częścią twojej natury? I czy pójdziesz za prawdą? Czy pójdziesz za zakonem ducha? Czy pójdziesz za zakonem grzechu i śmierci? Oczywiście, ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie źle zrozumiał. To jest przykład, który ilustruje pewną zasadę. To nie jest to, że cola, picie Coca-Coli, to jest coś, co przekreśla nasze zbawienie. Absolutnie nie o tym mówię. Mówię o pewnym kontraście, który akurat na takim przykładzie chcę pokazać. Ale ta sama zasada umiłowania prawdy, kiedy z prawdą się spotkamy się z prawdą, ma to samo zastosowanie do różnych duchowych aspektów naszego życia. I kiedy poznacie prawdę, stajecie się świadomie niekompetentni. Czyli wy dalej robicie to, co robicie, bo do tego jesteście przyzwyczajeni. Oczywiście ja mówię wy, oczywiście ja też jestem w tym gronie. Ja nie jestem w niczym lepszy. Ja też mam swoje przyzwyczajenia, też mam swoje słabości, też mam upadłą, grzeszką ludzką naturę. Ale ja chcę współpracować z Bogiem, chcę, aby prawda mnie przemieniała. Jest taka droga, którą Bóg nas prowadzi i będę chciał pokazać wszystkie te etapy. I tu właśnie zaczyna się wielki bój w twojej głowie. Bo to chodzi o to, co będzie w moim i twoim życiu. Teraz Kelly Dulac zaczęła sięgać po kolę. Ona dalej piła kolę, ale ona wiedziała, że ta kola jej szkodzi i że najlepszym napojem do picia jest woda. I oczywiście musiała za każdym razem, kiedy chciało jej się pić, musiała podjąć decyzję. Czy będę pić kolę, bo lubię, bo jestem do tego przyzwyczajona, bo tak robiłam przez lata,
bo do tego przywykłam, bo to jest jakby moja część mnie, mnie samej. Czy będę pić wodę, bo to jest dla mnie lepsze, to jest zdrowsze i będę mieć też jaśniejszy umysł, będę prawdopodobnie mieć lepszą jakość życia, dzięki czemu będę mogła lepiej Bogu służyć. To jest też pewna rzecz. Niekoniecznie sprawy w naszym życiu są takie właśnie czarno-białe na zasadzie zbawienie, potępienie. Są czasami sprawy, które są pewnymi kontrastami, które są dosyć subtelne na zasadzie właśnie mieć pełniejsze duchowe życie, mieć więcej radości, czy mieć radość, ale w mniejszym stopniu. Nie zawsze te kontrasty są takie ostre. Wiesz, że woda jest zdrowa, a kola ci szkodzi. Kiedy chce ci się pić, masz ochotę na wodę czy na kolę? Jak to jest? Kelly Dulak, kiedy chciało jej się pić i kiedy już wiedziała, że powinna pić wodę, ona dalej miała ochotę na kolę. To jest etap człowieka świadomie niekompetentnego. Świadomie niekompetentnego. Ona świadomie musiała wybierać i to była pewna walka, która zaczęła się w jej umyśle, co ja wybiorę. Czy wybiorę wodę, która jest zdrowsza dla mojego organizmu, jest lepsza, czy wybiorę kolę, która mi szkodzi. Może nie aż tak bardzo, może te efekty nie są tak bardzo odczuwalne, ale ona chciała mieć pełnię właśnie takiej radości i pełnię zdrowego życia. I każde sięgnięcie po napój to była walka. Chce mi się pić, mam ochotę na kolę. Wypiję wodę, następnym razem chce mi się pić i znowu mam ochotę na kolę. Tu jest ten wielki bój w twojej głowie. Mam ochotę na kolę, ale wiem, że kola mi szkodzi i powinnam pić wodę, ale pragnienie koli jest takie silne i piję kolę. I to był ten początek tego wielkiego boju w głowie Kelly Dulak i ona na początku ulegała. To pragnienie tej coli, te wspomnienia, jakie to satysfakcje dawało, były silniejsze niż ta prawda, której się dowiedziała. Ale z czasem powiedziała nie, ja jednak chcę pić wodę, ja spróbuję, jak to jest. Ta woda nie smakowała aż tak. Pierwszy, drugi, trzeci raz. Ale w którymś momencie, kiedy jesteśmy konsekwentni, Bóg zaczyna działać i Duch Święty zaczyna uczyć nas latać. Te pierwsze momenty tej zmiany, którą powoduje prawda, to jesteśmy jak, można powiedzieć, wróbelki. Musimy ciągle machać tymi skrzydłami, żeby się utrzymywać w powietrzu. To jest pewna walka, pewien świadomy wysiłek, można powiedzieć nawet wbrew samemu sobie. Na takim można powiedzieć może mało istotnym przykładzie, ale on jest taki, myślę, bardzo obrazowy. Człowiek, jak działaś, człowiek świadomie niekompetentny? W ogóle historia tych zmian, które zachodzą w życiu człowieka, to uczenie się latać według zakonu ducha jest przedstawione od rozdziału 6 do rozdziału 8 listu do Rzymian. I my musimy tam widzieć zmiany, jakim podlega człowiek, kiedy współpracuje z Bogiem, kiedy poddaje się Duchowi Świętemu. Jak przeczytamy, widzimy, że doświadczenie apostoła Pawła, który utożsamia się z każdym człowiekiem, który przez tą drogę przechodzi, ono się zmienia. Czytamy w liście do Rzymian, 7 rozdział, 19 werset. On mówi, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. On mówi, w moim życiu jest walka. Mój umysł chce, żebym czynił dobrze, ale moje ciało, moja grzeszna natura ciągnie mnie do złego. Ja czynię nie to, co chcę, nie to, co chce mój umysł. Ja czynię to, do czego ciągnie mnie ciało, jak grzeszę. Ale to jest rozdział 7. Będziemy śledzić tą drogę, może w czasie innego studium opowiem bardziej w szczegółach, jak te etapy przebiegają w poszczególnych wersetach listu do Rzymian. Tutaj chcę się skoncentrować na tych 4 etapach i co wywołuje przejście z jednego etapu do drugiego. Mieliśmy ten etap z człowieka świadomie niekompetentnego i przejście do świadomie kompetentnego, czyli człowieka, który wie, co powinien robić, ale musi się do tego w pewnym sensie zmuszać,
I musi świadomie podejmować decyzję, żeby robić coś, co nie chce robić. To jest etap człowieka świadomie niekompetentnego. I tutaj prawda jest tym, co dokonuje tej zmiany. Mamy jeszcze trzeci etap. To jest kolejny etap w tej drodze. Człowiek świadomie kompetentny. To jest człowiek, który świadomie decyduje robić to, co słuszne, pomimo tego, że ma pragnienie robić to, co szkodzi. To jest ten moment, który miała Kelly Dulak, kiedy zaczęła pić wodę. Po iluś tam wypiciach jeszcze coli z tą świadomością, że lepiej byłoby pić wodę, ona podejmuje taką decyzję. Nie, od teraz piję wodę. Nieważne, czy mi będzie smakować, wiem, że to jest dobre, ja wiem, że ten smak wody przyjdzie i ta radość z picia wody, ona przyjdzie. To będzie wymagać czasu, to będzie wymagać wewnętrznej walki w umyśle, ale to przyjdzie. I człowiek świadomie kompetentny to jest ten, który robi to, co słuszne, dlatego, że to jest słuszne, a nie dlatego, że ciągną go do czegoś przeciwnego jego skłonności. Pije wodę. Chce mi się pić kolę, ale pije wodę. Świadomie. Wiesz, że woda jest zdrowa, a kola ci szkodzi. Świadomie decydujesz pić wodę i pijesz wodę. Kiedy chce ci się pić następnym razem, masz ochotę na wodę czy na kolę? Dalej masz ochotę na kolę, ale wybierasz świadomie, wbrew jakby swojej naturze, wybierasz picie wody. To jest nauka latania, którą chce nam zaoferować Duch Święty. Człowiek świadomie kompetentny. Chce mi się pić, mam ochotę na kolę. Dalej mam ochotę na kolę. Chce mi się pić, mam ochotę na kolę, ale wiem, że kola mi szkodzi i powinnam pić wodę i piję wodę. To był świadomy wybór Kelly Dulak. I to był właśnie kolejny krok w procesie przemiany. I teraz pytanie do was. Czy to jest doświadczenie chrześcijańskie? Czy to jest coś, do czego Bóg chce nas doprowadzić, żebyśmy właśnie takie doświadczenie mieli? Ja wiem, że to jest dobre i robię to, co jest dobre, chociaż gdzieś wewnątrz chciałbym robić co innego, ale może zaciskam zęby i robię to, co słuszne. Czy to jest prawdziwe chrześcijaństwo? Oczywiście jest to pytanie retoryczne, na nie każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć. Człowiek świadomie kompetentny odczuwa walkę w umyśle. Tam walczą dwie natury, tam walczą dwa prawa, o których czytaliśmy na początku w liście do Rzymian. W rozdziale 8. Zakon grzechu i śmierci to jest grzeszna, upadła ludzka natura ze skłonnościami do grzechu i walczy zakon ducha. Czyli po prostu moc Boża, którą Bóg daje do naszej dyspozycji poprzez Ducha Świętego. Pragnienie coli i wola, by pić wodę, bo znam prawdę o tym, że woda jest zdrowa i dobra dla mnie. To jest doświadczenie człowieka świadomie kompetentnego. I cały ten wielki bój w twojej głowie możemy sprowadzić do czegoś takiego. Nie chcę, to były polski prezydent to nawet tak mówił i to przeszło chyba do historii, dlatego że mówił taką troszeczkę niepoprawną polszczyzną. Nie chcę, ale muszę. Czy to jest to doświadczenie, które Bóg chce, abyśmy mieli w naszym życiu chrześcijańskim? Czy to ma być taka walka w naszym umyśle, jak te dwie grupy mężczyzn, którzy przeciągają linę i jedni ciągną w jedną i drudzy w drugą? Kto mocniejszy? I z taką siłą nieraz ten wielki bój w naszej głowie się toczy. Ale czy to jest to, do czego Bóg chce nas doprowadzić w naszym chrześcijańskim życiu? Czy Bóg ma dla nas coś jeszcze lepszego? Człowiek świadomie niekompetentny to człowiek nieznający prawdy, żyjący według ciała, bo Biblia tą grzeszną ludzką naturę, te skłonności do złego nazywa ciałem. Człowiek świadomie niekompetentny to człowiek, który poznał prawdę, ale jej nie przyjął i nie stosuje. Ale to jest pierwszy etap do zmiany, poznanie prawdy. Trzeci etap. Człowiek świadomie kompetentny to człowiek, który poznał prawdę, przyjął ją i stosuje, ale nadal odczuwa walkę ze starą naturą, ma pragnienie życia według ciała. To jest człowiek jak w tym symbolu ptaka, jak wróbelek, który ciągle musi machać, żeby trzymać się w powietrzu. Na tym etapie, oczywiście, człowieka świadomie kompetentnego istnieje wielkie niebezpieczeństwo legalizmu.
Dlatego, że kiedy dobrze nam idzie to machanie skrzydełkami w naszym duchowym życiu, kiedy tak potrafimy się już spiąć w sobie, zacisnąć zęby i robić to, co słuszne, chociaż w sercu ciągnie nas do tego, co nie jest słuszne, możemy wpaść w takie samozadowolenie, które jest najgorszym stanem dla człowieka i najdalszym od zbawienia. Ale zastanówmy się, czy naprawdę nic lepszego Bóg dla nas nie zaplanował? Czy jest może czwarty etap, który Bóg ma dla nas, który jest tym właśnie lotem orła, który nawet nie musi machać skrzydłami? Wiecie, jeżeli nasze myślenie jest zamknięte w pudełku, tutaj jest taki obrazek, który to pokazuje, jest takie angielskie określenie, thinking inside the box, czyli myślenie zamknięte w pudełku, to w uproszczeniu możemy powiedzieć tak, jakby sobie człowiek włożył takie pudło tekturowe na głowę i on nie widzi nic, nie doświadcza nic poza tym pudłem, dlatego że to pudło ogranicza cały horyzont jego myślenia, jego doświadczenia. My czasami możemy funkcjonować w naszym chrześcijańskim życiu, jakbyśmy mieli takie pudło na głowie i myśleli w pudełku, że coś jest niemożliwe, że niemożliwe jest żyć zwycięskim chrześcijańskim życiem, niemożliwe jest nie odczuwać pociągu do grzechu, niemożliwe jest właśnie być posłusznym Bogu z serca, a nie dlatego, że tak trzeba. Jeżeli tak myślimy, to znaczy, że myślimy w pudełku. I to, co Duch Święty chce w naszym życiu zrobić, to otworzyć nam pudełko, abyśmy myśleli właśnie poza pudełkiem. Takie właśnie kontrastowe określenie w języku angielskim jest out of the box thinking, czyli myślenie poza pudełkiem, poza pewnym schematem. Ludzie, którzy największych, to oczywiście przenoszę na taki świat nauki, postępu, techniki i tak dalej. Ludzie, którzy dokonali największych odkryć, największego postępu w technice, to byli ludzie, którzy właśnie myśleli poza pudełkiem, którzy myśleli w taki sposób, że nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście to jest pewna przenośnia, są rzeczy niemożliwe dla człowieka, ale ci ludzie myśleli poza pudełkiem, w którym było zamknięte myślenie większości społeczeństwa. Jest jeszcze czwarty etap i to jest ten etap, który Bóg pragnie, abyśmy doświadczali. To jest ten etap orła, który lata na tych prądach powietrznych, nie machając skrzydłami. Robisz to, co słuszne. To jest etap człowieka świadomie, przepraszam, to jest etap człowieka nieświadomie kompetentnego. Kiedy robisz to, co słuszne i przychodzi to bez walki, bo to, co słuszne, stało się twoją naturą, to, co ci szkodzi, już cię nie ciągnie. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo, do którego Bóg pragnie nas właśnie doprowadzić. Człowiek nieświadomie kompetentny, żeby nie było tego wielkiego boju w naszym umyśle, abyśmy z natury czynili to, co podoba się Bogu. Takim życiem żył Jezus Chrystus. I kiedy Bóg mówi, bądźcie doskonali, to Bóg nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. Oczywiście nie chciałbym być też źle zrozumiany. Ja nie jestem człowiekiem, który mówi, że w ludzkich siłach mamy być doskonali, bezgrzeszni i tak dalej. My nadal mamy grzeszną naturę. To tak jak orzeł, który lata na tych prądach powietrznych, dalej na niego działa siła grawitacji i kiedy te prądy powietrzne przestaną działać, on zacznie spadać i będzie musiał znowu machać rękami. Na tego orła działają dwa prawa. Prawo właśnie grawitacji, ale też prawa aerodynamiki, które pozwalają mu latać. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo, żebyśmy w naszym sercu, nasze serca były tak przemienione, żeby było naszą rozkoszą robić to, co Bogu się podoba, a obrzydliwością, aby był grzech. Przekładając to na ten przykład Kelly Dulak z kolą i z wodą. Wiesz, że woda jest zdrowa, a kola ci szkodzi. Kiedy chce ci się pić, masz ochotę na wodę czy na kolę. Kiedy jesteś na etapie człowieka nieświadomie kompetentnego, to właśnie taki człowiek ma ochotę, kiedy chce mu się pić, ma ochotę na wodę i ta kola już go nie pociąga. I tak to właśnie funkcjonuje. Te przemiany Bóg w naszym życiu chce dokonać i właśnie Duch Święty chce nas nauczyć latać. I pytanie teraz, oczywiście to jest pytanie do każdego z was. Możemy próbować jakby znaleźć się w sytuacji tej osoby i pomyśleć sobie,
Ile czasu jest potrzeba tego etapu tej walki i tego wyboru tego, co słuszne? I jakby robienia tego wbrew swojej naturze, żeby nasza natura się zmieniła. W naszych przyzwyczajeniach, w codziennych sprawach naszego życia, Kelly Dulack, przejście ze stanu trzeciego, świadomie kompetentnego, do czwartego stanu, nieświadomie kompetentnego, zajęło 30 dni. Jest to dobra nowina, bo Bóg stworzył nasze umysły w taki sposób, jest takie prawo neuroplastyczności, nasze umysły po prostu są podatne na adaptacje, podatne na zmiany. Ta zmiana wymaga pewnego wysiłku. Ja oczywiście nie mówię tutaj o silnych nałogach, jak narkotyki. To nie jest taka prosta sprawa, że 30 dni po prostu będziemy się jakby pewnym spięciem woli powstrzymywać i zmieni nam się pragnienie. To jest dużo bardziej złożone. Ale w takich codziennych sprawach, gdzie nie ma tego silnego uzależnienia, nie ma tych hormonów, tej ekstazy, które w organizmie się wytworzyły na skutek pewnych praktyk, które robiliśmy, czy pewnych substancji, które przyjmowaliśmy, to zajmuje około 30 dni. To jest dobra nowina, dlatego że Bóg nie jest tak, że my musimy walczyć nie wiadomo ile. To jest pewien okres czasu, w którym musimy być konsekwentni i nasze przyzwyczajenia się zmienią i faktycznie będą nas pociągać rzeczy dobre. Oczywiście najłatwiej to widać w kwestii diety, w kwestii napojów, dlatego że to jest zadziwiające, że ludzie, którzy właśnie zmieniają swoje przyzwyczajenia w kwestii diety między innymi, później mówią, że jak to było możliwe? Przecież jeszcze niedawno mi to tak smakowało, a teraz jak na to pożywienie patrzę, to po prostu aż mnie odrzuca, nie? Jak mogło mi to w ogóle smakować? Także ten etap pewnej zmiany, ona jest we wszystkich rzeczach, czy to w muzyce, której słuchamy, chociaż z muzyką jest to bardziej złożone, bo to już troszkę może być nauk w pewnych sytuacjach. Ale pomińmy to. Ja chciałbym skupić się na takich trzech fundamentalnych wartościach Królestwa Bożego, które są właśnie tymi takimi etapami przejściowymi od jednego stanu człowieka do drugiego. Człowiek nieświadomie niekompetentny to człowiek nieznający prawdy, żyjący według pragnień swojego ciała. I prawda dokonuje zmiany. Człowiek staje się świadomie niekompetentny. To człowiek, który poznał prawdę, ale jej nie przyjął i nie stosuje. To jest człowiek świadomie niekompetentny. I tu kolejna zasada, taka fundamentalna zasada Królestwa Bożego, to jest zasada wolności wchodzi. Że Bóg daje człowiekowi prawdę, żeby przeprowadzić go z pierwszego etapu do drugiego i Bóg daje człowiekowi wolność, żeby przeszedł z etapu drugiego do trzeciego. Z etapu drugiego do trzeciego to musi być decyzja woli tej osoby. Nie da się przejść z etapu drugiego do trzeciego bez świadomej decyzji woli. Dlatego, że Bóg to tak ułożył, jak funkcjonuje nasz umysł, że dla Boga mają wartość te przemiany, które są tylko na skutek właśnie wolnej woli człowieka. Człowiek świadomie kompetentny to człowiek, który poznał prawdę, przyjął ją i stosuje, ale nadal odczuwa walkę ze starą naturą, ma pragnienia życia według ciała. I człowiek osiąga ten ostatni etap nieświadomie kompetentnego. Człowieka, który poznał prawdę, przyjął ją, stosuje i nie odczuwa walki ze stałą naturą, ma pragnienie nowego życia według ducha, ma po prostu wstręt do grzechu i umiłowanie prawdy, to tą fundamentalną wartością Królestwa Bożego jest miłość, która nas przeprowadza właśnie z etapu trzeciego do czwartego. Świadomość bezwarunkowej Bożej miłości przemienia nas w ludzi nieświadomie kompetentnych, ludzi, którzy mają pragnienie żyć według woli Bożej. I to jest właśnie doświadczenie, o którym jest mowa, że zakon ducha to prawo właśnie aerodynamiki, które pozwala orłowi unosić się w powietrzu bez machania rękami. Bóg chce, aby zadziałało w naszym życiu.
Właśnie jeżeli otworzycie ze mną list do Hebrajczyków, rozdział 8, wersety od 10 do 11, czytamy tam właśnie o tym nowym sercu. O tej właśnie przemianie, która ma miejsce, kiedy człowiek staje się nieświadomie kompetentny. Takie zaś jest przymierze w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, 10, 11 werset. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też swojego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Tutaj Bóg mówi o czymś niezwykłym, o przemianie serca, że te prawa będą wypisane już nie na kamiennych tablicach, ale te same prawa, dokładnie te same w Nowym Przymierzu, te same 10 przykazań jest zapisanych i nowość tego przymierza polega na nowym miejscu, w którym są zapisane. One już nie są zapisane na kamiennych tablicach, jakby na zewnątrz człowieka, że to jest pewien kodeks moralny, kodeks etyczny, który człowiek musi przestrzegać, bo tak Bóg powiedział. To prawo teraz w Nowym Przymierzu, te same 10 przykazań jest zapisanych w sercach mięsistych człowieka, że człowiek chce tych przykazań przestrzegać i to jest cud chrześcijaństwa. I zakończymy jeszcze raz tym tekstem, od którego zaczęliśmy. Jak cudownie jest być właśnie jak orzeł, który lata bez wysiłku, który na tych prądach powietrznych godzinami potrafi szybować i się wznosić. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. To właśnie Duch Boży uwalnia nas, ma moc uwolnić nas od przyzwyczajeń starej natury, ma moc nam dać nowe serce i nowe pragnienia. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. To jest wszystko dzieło Boże, to nie jest dzieło człowieka w żadnym wypadku. Tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarowując je za grzech, potępił grzech w ciele. Chwała niech będzie za to Bogu. Ja życzę wam takiego doświadczenia właśnie, abyśmy mogli tak szybować jak orły na tych prądach powietrznych, aby Duch Święty nauczył nas latać, mieć miękkie serca i żyć w harmonii z Bogiem. Za to niech będzie mu chwała, że jest to dla nas możliwe. Amen.